Solidarna Polska reaguje na presję Parlamentu Europejskiego, która ma wymusić przyjęcie tzw. konwencji stambulskiej przez kolejne kraje i całą Unię. Ugrupowanie nie zmieniło też zdania w sprawie potrzeby wypowiedzenia dokumentu przez Polskę. W tym tygodniu Parlament Europejski przyjął raport, w którym naciska na ratyfikację tzw. konwencji stambulskiej przez Unię Europejską. Europosłowie wywierają też presję na te kraje, które do tej pory tego nie zrobiły. Polska ratyfikowała ideologiczny dokument w czasach rządów Platformy i PSL-u. Obecny obóz nie wypowiedział jej, choć w tej sprawie swój sprzeciw podtrzymuje Solidarna Polska. Te działania na obszarze krajowym powinny sprowadzać się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, natomiast w obszarze europejskim powinniśmy zdecydowanie przeciwstawiać się tym pomysłom, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji. Solidarna Polska wyjaśnia, że konwencja nie podnosi w Polsce standardu ochrony kobiet przed przemocą domową. Jej zapisy, jak mówi poseł Maria Kurowska, walczą za to z czymś innym. Uderzają w nasze naturalne wspólnoty, jak rodzina, jak Kościół i jak państwo. Naród. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski wyjaśnia, że zapisy dokumentu są niezgodne z konstytucją. Wylicza, że podważają one definicję małżeństwa jako kobiety i mężczyzny oraz ograniczają wpływ rodziców na wychowanie dzieci. Zapisy konwencji są paliwem do realizacji ideologicznych postulatów lewicy. Tę szczytną zasadę, ten szczytny cel zwalczania przemocy domowej, przemocy wobec kobiet wykorzystują w sposób polityczny dla celów politycznych, ideologicznych. Uważamy, że to jest tykająca bomba zegarowa w polskim systemie prawnym. Solidarna Polska w 2020 roku składała wniosek o wypowiedzenie konwencji. W odpowiedzi premier Mateusz Morawiecki skierował dokument do Trybunału Konstytucyjnego.